Szanowni, dzisiaj chciałem opowiedzieć o pierwszej zasadzie termodynamiki, ale zanim opowiem, to chyba się muszę zminimalizować jakoś skutecznie. O, hyc. Bardzo dobrze. No więc już właściwie wszystko wiemy, tak? Wiemy, jak opisywać w termodynamice pracę. Wiemy, co to jest ciepło. No i możemy przez analogię do zasady zachowania energii mechanicznej powiedzieć, że no tak, po pierwsze, jeśli układ jest izolowany od otoczenia, no to jego energia wewnętrzna nie ulega zmianie. Tak, jest izolowany, jednorodny, nic się tutaj nie dzieje, jego energia wewnętrzna nie ulega zmianie. To, żeby tak było, to te wszystkie kropki powinny być tego samego koloru. To wtedy właśnie oznacza, że ten układ jest jednorodny. Teraz, jeżeli układ oddziałuje z otoczeniem, no to tak, możemy zdjąć tą górną ścianę i zastąpić ją tłokiem, a dolną ścianę też możemy zastąpić przez taką, przez którą będziemy w stanie podgrzewać ten układ. No a tu jest ciepło. Dostarczać mu ciepła. To znaczy energii wewnętrznej pochodzącej z otoczenia. Tu z kolei dzięki temu, że mamy tłok, no to otoczenie może wykonać pracę nad tym układem. Tak? Ścisnąć ten układ. No i wiemy tam już z teorii i z różnych doświadczeń, które żeśmy wykonywali, że jeżeli ściskamy gaz, to jego energia wewnętrzna rośnie, jego temperatura rośnie. No i pierwsza zasada termodynamiki to jest prosta zasada zachowania energii. Mówi, że zmiana energii wewnętrznej tego układu może się brać z dwóch źródeł. No, może być związana z pracą wykonaną nad tym układem przez siły zewnętrzne, ze ściskaniem tego układu, a może być także związana z tym, że ten układ podgrzewamy, że dostarczamy mu energii wewnętrznej po prostu z otoczenia. No i to jest jedno z popularnych sformułowań pierwszej zasady termodynamiki. Wzór wygląda w ten sposób, jeszcze raz. Łatwo to jest chyba zrozumieć, no energia nie bierze się znikąd, w związku z tym zmiana energii wewnętrznej układu zamkniętego gdzieś to jest albo związana z ciepłem, które dostarczamy temu układowi, no albo może być też związana z pracą, którą wykonujemy nad tym układem. No i z tą pracą jest pewna subtelność, dlatego że trzeba umieć odróżniać pracę wykonaną nad układem od pracy wykonanej przez układ. Praca to jest siła razy przesunięcie. No i to, na co chcę zwrócić tutaj uwagę, to, że no, mówiliśmy, że praca to jest siła razy przesunięcie, jeśli przesunięcie jest w kierunku działania siły, tak jak tutaj ten klocek jest rozpędzany pod wpływem działania siły i przesuwa się w tą stronę. Mówiliśmy też w stronę, w którą działa siła. Mówiliśmy też, że jeżeli przesunięcie i siła są do siebie prostopadłe, to praca jest zero. No ale trzeba rozważyć jeszcze drugi przykład, kiedy przesunięcie i siła są skierowane przeciwnie. Na przykład w przypadku, kiedy mamy siłę, która hamuje poruszający się już klocek. No i w tym przypadku to sprawa była dość jasna. Siła i przesunięcie są skierowane w tym samym kierunku. Ten wzór bardzo ładnie pasuje do rozważań na temat zmiany energii kinetycznej. Mamy energię końcową tej masy tutaj. M, jedna druga mv kwadrat na 2. No i zmiana energii, energia końcowa minus energia początkowa, tu energia kinetyczna jest zero na samym początku, bo to ciało stoi, ta masa stoi, równa się wykonanej pracy. Tak? To jest zmiana energii mechanicznej układu jest równa wykonanej nad tym układem pracy, no i to jest F razy
f razy s. No, w tym przypadku, jak zastosować, chcieć ten uniwersalny wzór zastosować, że energia, zmiana energii kinetycznej równa jest wykonanej pracy, no to jak policzymy zmianę energii kinetycznej, no to energia końcowa jest zero, bo ciało stanęło, masa stanęła. Początkowa była równa 1 druga mv kwadrat na 2, więc zmiana jest minus 1 druga mv kwadrat na 2 i to musi być liczbowo, no jak tutaj liczbowo to było wartość siły razy wartość przesunięcia, to tu jest minus wartość siły razy wartość przesunięcia, no i to pokazuje, że jeżeli siła działa przeciwnie w kierunku do przesunięcia, no to to jest właściwy wzór na wykonaną przez tą siłę pracę. Notabene z tego wzoru, z tego omówienia tego przypadku, widać też wyraźnie, że droga hamowania, czyli S w tym wypadku, droga, która, na której musiała działać siła, żeby zatrzymać tą naszą masę, jest proporcjonalna do kwadratu szybkości początkowej. Tak? No bo przyrównując te obie to do tego, będziemy mogli uprościć minus i dostaniemy wzór taki jak tutaj, tylko z zupełnie inną interpretacją. Tak? Tutaj ciało zostało zatrzymane przez siłę. No i jaki ma to ma związek z termodynamiką? No a taki, że jeżeli sobie wyobrażamy, że na przykład sprężamy gaz w zbiorniku, no to działamy na gaz siłą skierowaną w dół, albo działamy na tłok siłą skierowaną w dół, ale to tłok działa na gaz siłą skierowaną w dół i przesuwa się ten tłok także w dół, czyli praca jest dodatnia, tak? Zgodnie z tym, że siła działa w kierunku przesunięcia. Jeżeli jednak spojrzymy na to z punktu widzenia pracy, którą wykonuje gaz, no to z trzeciej zasady dynamiki wynika, że gaz, jeżeli tłok działa na gaz siłą skierowaną w dół, to gaz działa na tłok siłą skierowaną do góry. A przesunięcie jest takie samo jak tutaj, nadal w dół. W związku z tym praca wykonana przez gaz nad otoczeniem, nad tłokiem, jest dokładnie przeciwna do pracy wykonanej przez tłok nad gazem. Oznacza to, że po prostu co do wartości bezwzględnej taka sama, ale z przeciwnym znakiem. No i podobnie jest, kiedy gaz się rozpręża. Kiedy gaz się rozpręża, tego nie zasłaniać, to się tu przeniosę. Kiedy gaz się rozpręża, czyli kiedy tłok idzie pod wpływem ciśnienia gazu do góry, no to praca otoczenia nad gazem, no cóż, tłok idzie do góry, a wywiera na gaz siłę skierowaną w dół. Tak? Jakby zatrzymuje gaz przed zbyt silnym, zbyt szybkim rozprężeniem, zwiększeniem objętości. No, czyli praca otoczenia nad gazem jest ujemna, a praca tym razem gazu nad otoczeniem będzie dodatnia przy rozprężaniu, no bo tłok idzie do góry i gaz działa na tłok siłą skierowaną także do góry. Znowu, te dwie prace będą po prostu powiązane ze sobą przez zmianę znaku. No i to jest trudna rzecz do, na ogół do zrozumienia, zaraz jeszcze coś zabawnego na ten temat wam pokażę, ale w ten sposób dochodzimy do innego sformułowania pierwszej zasady termodynamiki, takiego, w którym analizujemy nie pracę wykonaną nad układem, tylko pracę wykonaną przez układ. No i to ma sens, ponieważ jeżeli chcemy rozmawiać o silnikach, to na ogół silniki nie służą do tego, żeby otoczenie wykonywało nad nimi pracę, tylko żeby one wykonywały pracę nad otoczeniem. No to, co trzeba zrobić, wszystko, co trzeba zrobić, no to trzeba cofnąć się do tej poprzedniego sformułowania w języku pracy wykonanej nad układem i zmienić znak tutaj z plus W na minus W, gdzie to nowe W to będzie praca wykonana przez układ, a następnie do minus W przenieść na lewą stronę z przeciwnym znakiem, gdzie po lewej stronie znowu to będzie plus W i ewentualnie odwrócić kolejność tej równości. Dostaniemy takie rozumowanie.
Dostaniemy rozumowanie takie, że jeżeli dostarczamy układowi ciepło, to ciepło może pójść na zmianę energii wewnętrznej i na wykonaną przez układ pracę. Tak? Teraz przy rozprężaniu ta praca W jest dodatnia. Oba sformułowania są oczywiście dokładnie jednoznaczne, równoważne. Trzeba tylko za każdym razem pamiętać o tym, o co tak naprawdę w analizowanym przez nas problemie chodzi i czym jest praca, o której rozmawiamy. No, a że to nie jest proste, to mogę wam pokazać na podstawie takiego komentarza w grupie nauczycieli fizyki, który pokazuje, no, że trudno jest niektórym to zrozumieć, a rzecz jak zwykle w termodynamice jest bardzo prosta, tylko właśnie wymaga zrozumienia, nie automatyzmu, tylko nie automatyzmu myślenia, tylko nie recepty na myślenie w termodynamice, tylko zrozumienia. No i tutaj pod spodem Robert Bicki się skomentował, że tak naprawdę to nie do przejścia w liceum są ułamki. Ale to już jest jakby inna sprawa. Dziękuję bardzo.